Zaczęło się od pierwszego odcinka, układ hamulcowy, nowe tarcze, nowe klocki, no i korektorem się bawiliśmy za bardzo. I w tym momencie mój radosny pilot też stwierdził, że cały czas nas nosiło bokami, woziło po całej drodze. Przez cały odcinek poprawialiśmy, było ok. Na drugi odcinek bardzo nam fajnie poszedł, trzeci złapaliśmy niestety kapcia na łączniku szutrowym, no i kilometr najszybszej partii, gdzie to auto naprawdę powinno zasuwać, żyliśmy na takim slow puncture, czyli to pomalutku to koło uciekało, powietrze było czuć, że coraz bardziej to koło auto odpływa na każdym hamowaniu. Zmieniliśmy koło, trochę się poparzyłem po rękach, wszystko fajnie, jednak temperatura, trzeba znowu męczyć samochód i świeciło się, po prostu przegrzewało się. Na mecie odcinka stawaliśmy, było uderzenie ciepła, no i motor się grzał. Ale poza tym ok, bardzo fajnie powalczyliśmy, jednak utrzymywaliśmy tempo, więc... Które miejsce? Już nie wiem, po pierwszej pętli czwarci, potem się sypnęliśmy trochę w dół na siódme, a teraz czekamy na resztę. No, kolega, z którym mieliśmy największą rywalizację najbliżej, też klił se. Niestety na tym odcinku kilometr przed metą wstrzelił rolkę i no, pojechał dalej, ale auto ma trochę inny profil aerodynamiczny. Następna załoga, Avia Biurasz, Paweł Somendi, Renault Clio. Jak wrażenia? Super, fajne trasy, naprawdę zadowolony jestem, że aż tak fajnie się udało zorganizować. Łącznik śródrowy super, tylko czasami te kamyczki stały i przesłapali jedną kapcia, na którym zakręcie. Trzeba było koło zmienić. Poza tym. Nie pierwszy kapeć na trasie. Który odcinek trudniejszy? Oba, no nie ma, ciężko powiedzieć, oba były więcej podobne. Witamy na mecie.